Witam wszystkich w kolejnym odcinku Przyrody w kilku krokach. Dziś jesteśmy na Majowej Łące. Jakie rośliny możemy tutaj spotkać? Na pewno jaskry. Ich żółte kwiaty są symbolem wiosny. Łacińska nazwa jaskier, czyli ranunculus, znaczy tyle co żabka. Według mnie ma to związek z tym, że żabę i jaskry preferują wilgotne łąki i bliskość mokradeł. W Polsce mamy ponad 20 gatunków jaskrów. Obstawiałbym, że jest to jaskry polny, ale pewności nie mam. Spotkamy także pokrzywę, która ma w sobie kwas mrówkowy i histaminę, powodujące powstanie swędzących pęcherzyków. Znajdziemy także przetaszlika orzankowego, o którym jeszcze dzisiaj wspomnę. Jednak pośród tych wszystkich kwiatów moją największą uwagę zwrócił śniadek baldaszkowaty. Do roku 2014 śniadek był pod ochroną. Obecnie jego zasięg obejmuje głównie zachodnią część Polski. Kwiaty i cebulki śniadka są trujące. Ich zjedzenie może wywołać bóle głowy, wymioty i nudności. Śniadek jest geofitem rosnącym w sadach, ogrodach i na łąkach. Często jest zdziczały, kwitnie od wiosny do jesieni, nawet do października. Rozmnaża się z cebul przybyszowych, dobrze rośnie na glebach mniej zasobnych w składniki odżywcze. Przetacznik orzankowy jest rośliną popularną w naszych lasach. Oprócz lasów często rośnie także na podmokłych łąkach. Tworzy gęste kobierce fioletowych kwiatów. Jest rośliną leczniczą, pobudza procesy trawienne i wspomaga wydzielanie żółci. Choć przedawkowanie może powodować drgania serca. Zatem najlepiej używać go w postaci naparu. Orlica pospolita jest gatunkiem paproci. Występuje głównie na niżu. Preferuje gleby piaszczyste, rośnie w widnych borach sosnowych i mieszanych. Orlica wytwarza kłącza, które są jadalne, jednak nie należy ich spożywać na surowo. Przed spożyciem pędy lub kłącza należy obgotować. W smaku przypominają fasolkę szparagową. W korzystnych warunkach orlica mocno się rozrasta, przez co jest stosowana do okrywania dużych powierzchni terenów zielonych. Gleby piaszczyste lubi także starzec jagubek. Trująca roślina, która przez wiele wieków była wykorzystywana w medycynie ludowej jako środek na choroby skóry. Dziś wiemy jednak, że działa wyniszczająco na wątrobę. Równie żółty, jak starzec jakubek, jest wykwit piankowy, który jest śluzowcem. W odróżnieniu od starca możemy go smażyć na masełku lub użyć jako dodatek do jajecznicy. O wykwicie wspominałem już w jednym z poprzednich filmów. Innym ciekawym śluzowcem jest rulik nadrzewny. Jak sama nazwa wskazuje, występuje na obumierającym drewnie. Jednak nie żywi się drewnem. Podobnie jak inne śluzowce, odżywia się pierwotniakami i bakteriami. A drewno stanowi jedynie jego siedlisko. Występuje w naszych lasach dość często i jest uważany za niejadalny. Majowe poranki często sprzyjają aktywności winniczków. Wilgotna trawa pokryta rosą stanowi idealne siedlisko do bytowania tych mięczaków. Podlegają częściowej ochronie. I to właśnie maj jest głównym miesiącem, kiedy możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych. Dodatkowo możemy zbierać tylko te osobniki, których muszla przekracza 30 mm średnicy. Do rozprzestrzeniania się winniczków najbardziej przyłożyli rękę średniowieczni zakonnicy,
którzy używali ich jako potrawy w okresie długotrwałych postów. Winniczek jest największym ślimakiem w Polsce. Średnia wielkość muszli przekracza 4 cm. Z Polski eksportujemy go głównie do Francji, ale przez nadmierny zbiór w niektórych rejonach winniczek stał się naprawdę rzadkim ślimakiem. Winniczki, jak wszystkie ślimaki, są obojnakami, co oznacza, że jeden osobnik ma przydatki zarówno męskie, jak i żeńskie. Ale mimo to do zapłodnienia potrzebuje drugiego ślimaka. Na wolności winniczki żyją od 4 do 6 lat. Zapadają także w sen zimowy, a swoją muszlę zasklepiają błoną, tak zwaną epifragmą. Często ślimaki są utrapieniem ogrodników. Jednak są rośliny, których ślimaki nie lubią. Są to m.in. szałwia, rumianek, cebula lub czosnek. Tymczasem polem lasem. Do następnego. Cześć.